Gdzie tym razem się znajduje i co widzimy właśnie w tle tej rozmowy? Panie redaktorze, kolejna inwestycja, kolejny plac budowy. Jest to budynek po byłym budynku po komisariatu policji, który został zlikwidowany wiele lat temu. Wpisaliśmy go do programu Fundusz Inicjatyw Lokalnych. Pozyskaliśmy 1 230 000 zł i cała jest prowadzona rewitalizacja tego budynku. Natomiast cały koszt inwestycji to będzie 1 700 tysięcy. Co tutaj będzie w tym budynku? No jak pan widzi, jest ocieplony, nowe technologie, pompy ciepła, solary, fotowoltaika. Natomiast w środku w budynku będzie zagospodarowany on dla mieszkańców i dla turystów. Na dole będzie znajdowała się w tym budynku siłownia i sauna, natomiast na górze część taka hotelowa. No po prostu dla turystów, którzy będą tutaj do nas odwiedzali, może z Urzędu Marszałkowskiego czy z jakichś innych instytucji, również dla prywatnych turystów to będzie. Natomiast i będzie ten budynek zarządzany przez Gminę Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Blisko położone jest bramy, którą będziecie również odnawiać. No to właśnie z tego ostatniego programu, który w tej chwili będzie do 31 marca, nabór na zabytki, oczywiście z Polskiego Ładu, składamy wniosek na kwotę 400 tysięcy złotych, bo zależy nam na tym, żeby odnowić tą bramę i żeby to po prostu nie straszyło, żeby też było dla turystów przyjemne dla oka i bezpieczne, żeby to było.